Boczek, słabo wyglądasz. Jesteś chory? Nie, czuję się doskonale. Skąd taki pomysł? A bo jakiś taki rozmazany jesteś. Czyli pies może się przeziębić? A i to jest doskonałe pytanie. Doskonałe pytanie. No więc jeszcze raz. Czy pies może się przeziębić? Przeziębienie u psa objawia się podobnie jak u człowieka. Podczas choroby pies może mieć katar, kaszel, ból gardła czy zapalenie spojówek. Niekiedy tym objawom towarzyszy także stan podgorączkowy lub gorączka. A co wpływa na odporność psa? Rodzaj karmy. Warunki środowiskowe, w jakich zwierzę przebywa. Wiek zwierzaka. Szczeniaki oraz seniorzy mają słabszą odporność. Stosowane leki. Choroby przewlekłe lub obciążenia genetyczne. Stan biomu jelit zwierzęcia, pasożyty wewnętrzne lub zewnętrzne. Najbardziej i najszybciej na pogorszenie odporności psa wpływają zanieczyszczone środowisko, narażenie na zaniedbania, stres oraz nieodpowiednie żywienie zwierzęcia. Jak wzmocnić odporność psa? Po pierwsze, dieta. Odpowiednie żywienie psa, które odpowiada na potrzeby biologiczne zwierzęcia, jest niezwykle pomocne przy budowaniu mechanizmów obronnych. W codziennej diecie czworonoga powinny znaleźć się także warzywa i owoce dla psa. Jakie owoce może jeść pies? Warto wybierać przede wszystkim te wartościowe, takie jak borówki, jagody, maliny, jeżyny czy żurawiny. Zdrowe warzywa dla psa to marchew, pietruszka, seler i dynia. Pamiętajmy, że w okresie jesienno-zimowym codzienna aktywność fizyczna zmniejsza się w porównaniu do tej podczas wiosny i lata. Aby utrzymać prawidłową masę ciała, konieczne może okazać się zmniejszenie kaloryczności posiłków, na przykład poprzez ograniczenie podawania przysmaków. Jakie składniki powinny się znaleźć w karmie? Probiotyki i prebiotyki. Wspierają florę bakteryjną jelit, zmniejszając podatność psów na choroby. Nienasycone kwasy omega-3, DHA i EPA, znaczy DHA i EPA i omega-6. Obecnie w niektórych gatunkach mięsa, ale też w olejach roślinnych. Oliwa z oliwek, olej lniany, olej z ogórecznika, olej z wiesiołka, czy zwierzęcych, jak olej z łososia. Działają przeciwzapalnie i wspierają odporność organizmu. Włókno pokarmowe korzystnie wpływa na korzystnie wpływa na perystaltykę jelit i regularne wypróżnienia, a tym samym zdrowie jelit pupila. Przeciwutleniacze wpływają na zdrową skórę, która stanowi barierę ochronną dla wielu drobnoustrojów. No dobra, a czy jak psu brakuje takich różnych składników, to czy należy podawać mu suplementy? Wsparciem dla odporności mogą być także suplementy i witaminy dla psa. Jesienią szczególnie zaleca się uzupełnienie diety psa witaminami i preparatami wspierającymi odporność naszych czworonogów. Olej z łososia. Naturalne źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6, które pomagają utrzymać w odpowiedniej kondycji skórę i sierść, a także opuszki psich łap, narażone na kontakt ze śniegiem i solą. Naturalne składniki zawarte w oleju wspomagają walkę układu immunologicznego ze stanami zapalnymi, które są pierwszą oznaką infekcji bakteryjnej lub wirusowej. Dlatego też olej z łososia szczególnie możemy polecić psom cierpiącym na alergie i nietolerancje pokarmowe, które mogą osłabić naturalną barierę ochronną organizmu. Witamina C dla psa chroni komórki przed niekorzystnym wpływem wolnych rodników i jednocześnie zmniejsza ryzyko przeziębienia. Witamina B, a szczególnie witamina B6, jest niezbędna do prawidłowego przebiegu syntezy przeciwciał. A jaki wpływ na odporność ma aktywność? Warto pamiętać o tym, aby podczas spacerów zapewnić psu możliwość załatwienia swoich potrzeb fizjologicznych, ale także potrzeby wybiegania się. Korzystajmy z najcieplejszych godzin w ciągu dnia na dłuższe spacery z psem czy zabawy na zewnątrz. Po każdej aktywności fizycznej pamiętajmy także o odpoczynku, który pozwala na regenerację i łagodne przejście przez drobne przeziębienia. Zarówno jesienią, jak i zimą warto zabezpieczyć swojego psa przed zimnem, zakładając mu ciepłe ubranko. Psy, które nie mają bujnej warstwy futra, szybko wychładzają się. Dlatego należy zapewnić im odpowiednią odzież. Ciepłego okrycia wymagają szczególnie psy ras małych, psy o krótkiej, przylegającej sierści, bez podszerstka, szczupłe psy pozbawione tkanki tłuszczowej, szczenięta oraz starsze psy. Pamiętajmy też o ochronie łapek. W okresie zimowym prawdziwym utrapieniem dla psów i ich opiekunów jest wszechobecna sól, którą posypywane są ulice i chodniki. Sól nie tylko drażni skórę łap, ale również może spowodować pojawienie się stanów zapalnych. Zlizana z łap może powodować zatrucie organizmu, dlatego zaleca się po każdym spacerze dokładnie umyć i wytrzeć opuszki łap naszego czworonoga. No dobra, Gutek, a jak ważne jest odrobaczanie? Bardzo! Na obniżenie odporności psiego organizmu wpływają atakujące pasożyty. Stąd tak istotne jest pilnowanie regularnego odrobaczania, które wykonuje się średnio co 3 do 6 miesięcy. Jeśli pies skutecznie odmawia zjedzenia przemyconych w pożywieniu tabletki, sięgnij po specjalny płyn lub pastę. A jeśli pies ciągle gada, a pora już kończyć odcinek, bo temat został wyczerpany, to co? To po prostu zakończyć odcinek, tak? O tak. Pa! Hej, w sumie racja, bo to by było na tyle. Cześć!
Okej, zapraszamy do naszego sklepu internetowego. Tak, tak, kupcie jedzonko swoim zwierzątkom. Mia, 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 mia.